Assalamu alaikum. Dlaczego nie należy rozpaczać i mieć nadzieję na miłosierdzie Allaha? Koran mówi: powiedz, Bóg daje wam nadzieję, o moi słudzy marnotrawni, w danych wam przez Boga okazjach i możliwościach wobec dobra swoich własnych dusz. Nie traćcie nadziei na Boże miłosierdzie. Oto Bóg wybacza wszystkie grzechy. Zaprawdę On jest wybaczający, współczujący. Allah, subhanahu wa ta'ala, przyjmuje skruchę od swoich niewolników i jest miłosierny. Abu Ubadah bin Abdullah przekazał, że pewnego razu jego ojciec powiedział mu: wysłannik Allaha, sallallahu alaihi wasallam, powiedział: ten, kto żałuje za grzech, jest jak ten, kto nie zgrzeszył. Tak więc, bez względu na to, jak często grzeszyłeś, nie zwlekaj ze skruchą, a Allah, subhanahu wa ta'ala, natychmiast ci wybaczy. Nie kwestionuj Jego miłosierdzia, bo Jego miłosierdzie jest większe niż wszystkie rzeczy na całym świecie i do Niego należą dwa światy. Abdullah ibn Amr, radi Allahu anhu, przekazał kiedyś, że prorok, sallallahu alaihi wasallam, powiedział: ci, którzy są miłosierni, dostąpią miłosierdzia od najmiłosierniejszego. Bądź miłosierny dla tych, którzy są na ziemi, a ten, który jest w niebie, będzie miłosierny dla ciebie. Ten hadis pokazuje również, że Allah, subhanahu wa ta'ala, nie tylko przebacza ludziom, będąc miłosiernym, ale chce tego samego od swoich stworzeń. Ci, którzy okazują miłosierdzie Jego stworzeniom, sprawiają Mu przyjemność i dla nich są wielkie nagrody. W rozszerzeniu wspomnianego hadisu, ten hadis: Bóg nie jest miłosierny dla tego, kto nie jest miłosierny dla ludzi. Allah, subhanahu wa ta'ala, nakazał ludziom być miłosiernymi wobec innych stworzeń, w tym ludzi, zwierząt, roślin i innych stworzeń. Ten hadis przekazuje, że bycie miłosiernym jest bardzo ważne, że Allah, subhanahu wa ta'ala, nie będzie dla ciebie miłosierny, jeśli ty nie będziesz miłosierny dla Jego stworzenia. I wiesz, że kiedy Allah, subhanahu wa ta'ala, przestanie być dla ciebie łaskawy, nic już nie będzie dla ciebie łaskawe, więc ważne jest, aby dobrze myśleć i działać. Powyższe są najbardziej istotnymi hadisami pochodzącymi z autentycznych źródeł. Allah, subhanahu wa ta'ala, jest najbardziej miłosierny, a Jego miłosierdzie dla wszystkich stworzeń nie ma sobie równych. Nikt nie może kwestionować Jego majestatu, prosząc o przebaczenie i miłosierdzie.